Niestety wczoraj Rada Polityki Pieniężnej biła nóż w plecy naszym rozwojowym procesom, bo zupełnie bez potrzeby i zupełnie nadgorliwie, podnosząc stopy procentowe, podwyższyła cenę pieniądza. Jeżeli były propozycje dotyczące emerytur, to one mówiły o tym, że obniży się koszt obsługi długu. Łatwo policzyć, że 1,4% na 800 miliardach to rocznie jest ponad 2 miliardy złotych. To są takie koszty tej decyzji, która dzisiaj jest już decyzją zupełnie nie trafiającą w sytuację, ponieważ ceny na rynku ropy zaczęły spadać, ceny akcji zaczęły spadać. Widać w dyskusji, dzisiaj miałem też misję Międzynarodowego Funduszu Walutowego, a wczoraj dyskusję nad wieloletnim planem finansowym, że może być druga fala kryzysu i w tej sytuacji podnoszenie stóp procentowych, no to jest w ogóle bardzo dramatyczna pomyłka w moim przekonaniu. Mam nadzieję tylko, że będzie to można skorygować, jeżeli inflacja w ciągu najbliższych miesięcy zacznie spadać. Pamiętajmy o tym, że w momencie kryzysu inflacja zjechała bardzo mocno, nawet doszło do deflacji. Jak się patrzy na sytuację w wielu krajach, to dużo groźniejsze są okresy niskiej inflacji. Tak było na początku pierwszej dekady XXI wieku, gdzie też stopami procentowymi tak przyduszono gospodarkę, że inflacja była na bardzo niskim poziomie i wtedy doszło do spowolnienia. Więc tutaj ta wczorajsza decyzja jest niestety bardzo, bardzo smutna. Co Rada powinna wyprowadzić? No, to będzie następne spotkanie pewnie za miesiąc i mam nadzieję, że do tego czasu pójdą procesy dość gwałtownie, bo na razie wygląda na to, że na rynkach finansowych, na rynkach papierów wartościowych, na rynkach towarowych rysują się takie linie, jak były w sierpniu ubiegłego roku. Jeżeli Państwo popatrzycie na to, że cena ropy gwałtownie spadła i to tak w tej chwili już ponad 10% w ciągu dosłownie ostatnich kilku dni, to widać wyraźnie, że jest coś poważnego na horyzoncie. I podobna sytuacja była zarówno w sierpniu ubiegłego roku, kiedy ceny surowców spadały ciut wcześniej niż ceny akcji, i podobna sytuacja była w 2008 roku, kiedy kryzys Lehman Brothers był poprzedzony tym pikiem energetycznym, gdzie ropa doszła do 147 dolarów i potem rypnęła w dół na 37, więc w tej chwili wydaje się, że Rada trochę tutaj taką procykliczną politykę zastosowała, to znaczy jak jest, zaczyna się spowolnienie, to jeszcze zaciągnęła hamulec, więc to trochę za duża gorliwość.